Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1107, a sprawozdanie komisji w druku nr 1107-A. Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić Państwu opinię o ustawie, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W skrócie mówiąc, ustawa ta ma charakter w znacznej mierze techniczny i dotyczy przede wszystkim dostosowania polskich przepisów w tym zakresie do prawodawstwa Unii Europejskiej. W międzyczasie były wydane decyzje wykonawcze dotyczące właśnie tego obszaru i w związku z tym zaistniała konieczność dostosowania tych przepisów. Co ważne, przepisy te muszą wejść w życie przed 20 maja, aby można było zrealizować rzeczywiście wszystkie postanowienia instytucji europejskich w tym zakresie. W uproszczeniu czy w skrócie, omawiając proponowane przepisy, należy podkreślić przede wszystkim, że dotyczą one kwestii produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów i przepisów właśnie unijnych w tym obszarze. W ustawie określono po pierwsze katalog obowiązków informacyjnych inspektora do spraw substancji chemicznych, doprecyzowano jego kompetencje. Konsekwencją analizy, której dokonuje inspektor do spraw substancji chemicznych w zakresie dokumentacji przedkładanej przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych, może być wydanie przez tego inspektora decyzji stwierdzającej, że dokumentacja dotycząca wyrobu tytoniowego, papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego zawiera dane świadczące o niezgodności wyrobu z ustawą lub aktami delegowanymi lub też nie odpowiada wymogom określonym w przepisach dotyczących zawartości zgłoszenia. Co ważne, wprowadzono nowy sposób kontroli. Wyznaczono sześciu powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy będą mogli pobierać próbki do badania w miejscu ich produkcji. To jest zmiana w stosunku do obecnej regulacji, gdzie te próbki pobierali sami producenci i dostarczali je do badania, co wydaje się nie było dobrym rozwiązaniem. Taką najistotniejszą zmianą, czy nowością, która została wprowadzona, która będzie wprowadzona tą ustawą, to jest wydawanie niepowtarzalnego identyfikatora. Każdego opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych, który to identyfikator musi być umieszczony w sposób nieusuwalny i trwały na opakowaniu jednostkowym. Ten identyfikator będzie generowany i wydawany przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie takich blankietów, dokumentów, druków zabezpieczonych i znaków akcyzy. I koszty tej operacji będą ponosić producenci i importerzy, a wszystko to służyć ma temu, aby móc w systemie, który jest w Europie nazywany track and trace, śledzić pochodzenie i drogę tych opakowań w celu wyeliminowania z legalnego obrotu nielegalnych produktów. No i wreszcie wśród jeszcze kilku przepisów technicznych
Określono w ustawie nowe przestępstwa. Naruszenie przez producenta lub importera obowiązku przekazania jednorazowej informacji dotyczącej wyrobów tytoniowych oraz obowiązku przekazania wykazu składników dotyczącego wyrobów ziołowych do palenia. Będą one zagrożone grzywną do 200 tysięcy złotych, karą ograniczenia wolności lub obiema tymi karami łącznie. Projekt ustawy, czy ustawa na komisji nie wzbudziła jakichś większych wątpliwości. Podkreślano, że w dyskusji, że główna treść ustawy, czyli właśnie to wprowadzenie tej nowej, dotychczas nieistniejącej metody śledzenia produktów tytoniowych, co ma zapewnić właśnie obecność wyłącznie legalnych wyrobów tytoniowych w obrocie, wymaga nie tylko tej właśnie tego znakowania, ale wydaje się, że i to było podkreślane w dyskusji, również bardziej konsekwentnego i efektywnego ścigania obrotu nielegalnego, w którym to obrocie nielegalnym, który jest dość powszechny i oparty głównie o nielegalny import z innych krajów, głównie za wschodniej granicy, ale także prawdopodobnie z nielegalnej produkcji papierosów w Polsce, jest bardzo szeroko rozwinięty i wydaje się, że dla uzyskania tego efektu, który jest spodziewany tymi przepisami, powinno się zwrócić uwagę właśnie na te papierosy, na ten obrót nielegalny, w którym już nikt nie dba o to, czy papierosy tam sprzedawane są, czy wyroby tytoniowe tam sprzedawane są legalne czy nielegalne. Dotyczy to zarówno różnego rodzaju targowisk, bazarów, jak również internetu. W trakcie dyskusji również zauważono, że w procesie legislacyjnym tej ustawy, która, tak jak mówię, sama w sobie nie budzi jakichś większych emocji, z jednej strony uzyskano pewien sukces, mianowicie udało się odrzucić propozycje niektórych producentów i importerów o to, aby dozwolone było umieszczanie informacji o niskiej szkodliwości niektórych produktów, co mogłoby wprowadzać klientów w błąd, tworząc takie wrażenie czy iluzję nieszkodliwości niektórych produktów tytoniowych. Ale z drugiej strony również w tym procesie legislacyjnym było wyrażone rozczarowanie w dyskusji, że nie udało się uzyskać uzupełnienia dotychczas obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych o przepis, który został zaproponowany i przez jakiś czas w procesie legislacyjnym był tam zawarty. Przepisy dotyczące czy wprowadzające zakaz palenia czy używania wyrobów tytoniowych w pojeździe, w którym przewożone są dzieci. Tego niestety nie udało się uzyskać i wydaje się, że to jest w jakimś sensie rozczarowujące. Chociaż jeszcze raz powtarzam, inicjatywa w ogóle całej tej ustawy dotyczyła czego innego. Na marginesie wydaje się, że warto wspomnieć, że te przepisy, które ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych od roku 2016 można powiedzieć nadążały albo nawet trochę wyprzedzały przepisy unijne i przepisy i w ogóle potrzeby, jakie istnieją w tym zakresie ochrony przed skutkami czy następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ale czas płynie. Producenci dystrybutorzy, importerzy nie śpią. Pojawiają się nowe zagrożenia.
W niektórych krajach na świecie te zagrożenia są dostrzegane. Na przykład ostatnio mamy informację o tym, że w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej dostrzega się rosnącą popularność tak zwanych elektronicznych papierosów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Stosunkowo łatwo dzieciom, nawet małym dzieciom, ukrywać fakt używania wyrobów tego typu ze względu na ich bezzapachowość, czy prawie bezzapachowość, a jednocześnie doniesienia naukowe o tym, że są to produkty nie tylko uzależniające, bo to co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale również bardzo toksyczne. I w tej chwili na przykład w Stanach Zjednoczonych przygotowywane są przepisy, które będą znacznie ograniczały możliwość właśnie dystrybucji tego typu środków, a szczególnie będą dotyczyły ograniczeń dotyczących elektronicznych papierosów, czy w zasadzie wkładów do elektronicznych papierosów zawierających substancje zapachowe, aromatyczne, które jakby zwiększają ich atrakcyjność. Wydaje się, że to jest przykład wyzwań, które stoją także przed Polską i warto byłoby, żeby rząd, a zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie wykazało więcej inicjatywy, zarówno na forum polskim, do czego jesteśmy upoważnieni, jak i na forum unijnym, bo wiemy, że znaczna część tych przepisów, można powiedzieć, zakorzeniona jest, czy ma podstawę w unijnej dyrektywie antytytoniowej. Coraz więcej krajów na świecie myśli o tym, aby osiągnąć w jakimś momencie, różnie definiowanym, ale jednak precyzyjnie określanym, żeby określić swoje terytoria jako strefy bez dymu tytoniowego, co oczywiście dotyczy również tych różnych nowości na rynku wyrobów tytoniowych. I wydaje się, że warto byłoby, żeby Polska również w jakimś momencie zapowiedziała, że na przykład w roku 2030 stanie się krajem wolnym od tytoniu. Przypomnę tylko jedną liczbę, że ciągle szacujemy, że w Polsce prawie 100 tysięcy ludzi umiera z powodu chorób odtytoniowych każdego roku. Proszę sobie wyobrazić takie miasto o populacji 100 tysięcy osób, o liczbie tych, którzy chorują w różny sposób na choroby odtytoniowe i nie umierają, to nawet strach wspominać, bo to są miliony ludzi. No i niebagatelne są również wydatki na to wszystko, które ponosimy ze wspólnej kasy. Także warto, myślę, że panie ministrze, zwracam się tutaj do pana wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla, warto byłoby zacząć myśleć w takiej perspektywie trochę dłuższej, nie tylko poprzez dostosowywanie technicznych przepisów dotyczących obrotu papierosami czy wyrobami tytoniowymi, ale także właśnie jakąś strategię długofalową przyjąć. Może powinna to być strategia rządowa, która nawet jeśli nie będzie miała wymiaru ustawy jeszcze, to na przykład jakiegoś takiego dokumentu strategicznego, jak wyobrazilibyśmy sobie dojście do takiego momentu, w którym w Polsce papierosów nie będzie. Proszę Państwa, komisja nie zgłosiła żadnych uwag i przyjęła jednogłośnie, proponuje Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca, trwające nie dłużej niż minutę, zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Bardzo proszę. Dziękuję. Panie senatorze, mam pytanie, czy mamy sprecyzowany koszt identyfikatora elektronicznego, który ma być na opakowaniach wyrobów tytoniowych i czy są sprecyzowane, jakie będą kary za jego niezastosowanie? Dziękuję. Tak, ten koszt będzie wynosił, o ile pamiętam, 3 zł i 50 groszy na każde 1000 sztuk papierosów, a także pewne maksymalna opłata za wygenerowanie i wydanie jednego niepowtarzalnego identyfikatora właśnie w postaci elektronicznej wyniesie 3,50.
w formie nośnika fizycznego 39 zł plus podatek, a w postaci elektronicznej 10,50 za każde 1000 sztuk na opakowanie jednostkowe wyrobów tytoniowych. Tak, proszę bardzo. A co do kar za niezastosowanie, jeżeli ktoś nie zastosuje tego identyfikatora? Obawiam się, że takiej informacji precyzyjnie nie podam, ale tak, te kary są oczywiście. Czy jest jakaś... Nie, 200 tysięcy to jest za... To ja już mówiłem o tym. Być może to chodzi... Nie. Te 200 tysięcy to jest za naruszenie obowiązku przekazania informacji dotyczącej wyrobów tytoniowych, a także wykazu składników. Może pan minister będzie mógł pomóc. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań... Pan senator Ulewski, dobrze, proszę. Jest pytanie, dlatego że słucham wystąpienie kompetentnego przeciwnika, jakby nie było lekarza, palenia, ograniczenia palenia. I zgodzi się pan ze mną, że dotychczas tej różnych krokach podejmowanych najwięcej jest instytucji zakazu. W pomieszczeniach, w pociągach, na przystankach. Zaś nie ma tego oddziaływania wprost do palaczy. I moje jest pytanie takie, że w kilku krajach europejskich jest stosowana zasada właśnie adresowania swoistej sankcji finansowej do palaczy, polegająca na tym, że palacz, u którego się stwierdzi używanie, a pani jako lekarz wie, że to można, płaci wyższą stawkę ubezpieczeniową, na zdrowie oczywiście, na zdrowie. I pytanie zatem jest, dlaczego my tego mechanizmu nie stosujemy? I czy to jest prawda, że firmy ubezpieczeniowe się tym nie przejmują, bo państwo w ramach systemu ochrony zdrowia płaci za skutki palenia? To taki skrót tylko. Panie Marszałku. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, panie senatorze, znaczy najkrócej mógłbym odpowiedzieć o tym, na posiedzeniu komisji nie rozmawialiśmy, tego ustawa nie dotyczy, ale skorzystam z okazji, żeby o tym powiedzieć, bo to jest postulat, który pojawia się od czasu do czasu. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że po pierwsze wydaje się, że byłoby to ze względów technicznych niesłychanie trudne. Wprawdzie istnieją metody, żeby sprawdzić przy pomocą badania krwi na przykład, czy ktoś pali, czy nie pali. No ale trudno sobie wyobrazić, ja w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć, jak długo te substancje utrzymują się w organizmie, ale mogłoby to oznaczać, że co kilka tygodni, co najmniej co kilka tygodni musielibyśmy wszyscy poddawać się takiemu badaniu, żeby stwierdzić, czy nie jesteśmy palaczami, no bo trudno byłoby oprzeć to wyłącznie o oświadczenia. Wydaje się, że to byłoby niesłychanie trudne technicznie. Byłoby polem prawdopodobnie do licznych nadużyć i w praktyce niemożliwe do wyegzekwowania. Tak na marginesie wydaje się jednak również, że do pewnego stopnia uderzałoby w zasadę solidaryzmu, którą kierujemy się w finansowaniu ochrony zdrowia przy pomocy ubezpieczenia zdrowotnego. No bo od takiego stwierdzenia, że należałoby karać w cudzysłowie za palenie, no, należałoby szybko zastanowić się nad różnymi innymi niezdrowymi elementami stylu życia, które wiele osób też reprezentuje, prawda? Jedni mało się ruszają, inni nieprawidłowo odżywiają. Są osoby, które nie myją zębów, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to nie mówię tutaj o jakichś takich aspektach żartobliwych, tylko po prostu tak faktycznie jest, że chorób, które są w cudzysłowie zawinione, jest bardzo dużo i bardzo trudno ustalić, gdzie kończy się efekt tego niezdrowego stylu życia, a zaczynają powikłania, które mają charakter obiektywny. No, także trzeba stwierdzić, że choroby, na przykład choroby z grupy odtytoniowych, występują także, wprawdzie bardzo rzadko, ale występują u osób, które nigdy nie paliły,
co z tymi, którzy biernie palą, no i tak dalej, i tak dalej. Mamy pewne doświadczenie w obciążaniu kosztami leczenia osób, które uległy na przykład jakiemuś zachorowaniu albo zwykle wypadkowi, urazowi w stanie po spożyciu alkoholu. I nie są to dobre doświadczenia, ponieważ dochodzenie roszczeń z tego zakresu jest bardzo trudne. Właśnie jeszcze raz powtarzam, ustalenie, gdzie kończy się taki ewidentny, bezpośredni skutek spożycia alkoholu, a zaczynają jakieś następne powikłania, które czasem mogą być rozciągnięte w całych latach, byłoby bardzo trudne. Wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek. Natomiast, panie senatorze, istnieje w tym zakresie, bo to oczywiście można prowadzić taką dyskusję stosunkowo swobodną, mającą charakter takiej intelektualnej zabawy trochę w tym zakresie, ale moim zdaniem w zakresie, mówiąc już zupełnie poważnie, w zakresie walki z uzależnieniami, zwłaszcza uzależnieniem od wyrobów tytoniowych, należy się przede wszystkim opierać o to, co w zdrowiu publicznym nazywamy evidence-based policies, czyli polityki zdrowotne oparte o dowody, a na świecie jest bardzo dużo miejsc, gdzie można powiedzieć, przebadano wszystkie możliwe podejścia do tej kwestii, do tej sprawy. No i wśród różnych rozwiązań, oczywiście różnego rodzaju zachęty, także walka czy wspieranie osób uzależnionych w rzucaniu palenia odgrywają pewną rolę, ale niewątpliwie udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że przede wszystkim należy oddziaływać na osoby, które jeszcze nie są uzależnione. To jest, można powiedzieć, perspektywicznie najkorzystniejsze, najlepsze. I w tym zakresie dwa rodzaje polityk są najskuteczniejsze. Jedna to jest polityka cenowa, to znaczy, krótko mówiąc, papierosy powinny być jak najdroższe, bo wtedy, wprawdzie niestety, to oznacza uderzanie po kieszeni tych, którzy są uzależnieni, ale to oddziaływuje najsilniej na tych, którzy jeszcze nie są uzależnieni, a przede wszystkim na dzieci i młodzież, bo im droższe papierosy, tym jakby trudniejsze jest ich wejście w świat palenia. No i druga rzecz to są ograniczenia palenia w różnych miejscach, mniej czy bardziej publicznych. I to są te kierunki, które realizuje się w większości krajów na świecie. I wydaje się, że powinniśmy podążać przede wszystkim tą drogą. Jednocześnie, nie zapominając o tym, że są też takie czynniki trochę jakby bardziej miękkie, aczkolwiek też już udowodniono, że działają. Generalnie można mówić o tym, że papieros powinien być jak najmniej atrakcyjny. Papierosy powinny być, jak kiedyś wyraził się już były komisarz do spraw zdrowia Unii Europejskiej, grube, śmierdzące, drogie i nieatrakcyjne. I wydaje się, że jeśli wszystkie wyroby tytoniowe właśnie takie by były, no to wówczas osiągnęlibyśmy przynajmniej to, że zwłaszcza młodzi ludzie, w tym na przykład z tą grupą mamy największy problem, młode kobiety, dziewczęta, nie sięgałyby po atrakcyjne na przykład cienkie papierosy, aromatyzowane z jakimś jeszcze ozdobnikiem w postaci brylanciku, czy tam jakiegoś takiego, prawda, świecidełka i tak dalej, i tak dalej. Nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Dziękuję. Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister zdrowia. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Tak, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, ja tutaj w zasadzie tylko króciutko, bo pan senator, pan minister, pan doktor Radziwiłł przedstawił generalnie wszystkie punkty dotyczące tej ustawy i one były precyzyjnie określone, natomiast chciałbym się odnieść do tej również debaty, dyskusji.
Palenie jest problemem. Tytoń czy choroby tytoniowe są pojedynczym, największym zabójcą Polaków. Dokładne dane to jest 67 tysięcy co roku. Czyli to może jeszcze nie 100 tysięcy, ale po prostu jeżeli by było przesuwane to w czasie, jeżeli nie będziemy ograniczali, to do takiej cyfry również dojdziemy. I to jest niepokojące. Niepokojące jest również to, że wyhamowaliśmy trend obniżkowy. W latach 90. paliło nas prawie 50% społeczeństwa, łącznie z osobami, że tak powiem, na świeczniku bardzo dobrze znanymi wszystkim. W tej chwili pali nas 24%. To jest jednak 9 milionów co roku, codziennie palących Polaków. I w tej grupie 50% ma szansę wyhodowania choroby odtytoniowej, przede wszystkim nowotworu, ale również chorób krążenia, chorób serca. Ta ustawa jest nie do końca jak gdyby o tym. Ta ustawa jest bardziej w gestii tej części finansowej, bo ona wskazuje na walkę z nielegalnym obrotem. I to jest ten element, który być może trochę nam brakowało w prawie. Unia Europejska chciała po negocjacjach z również rządami, ale też z przemysłem wprowadzić pewien element dotyczący śledzenia produkcji, czyli dopuszczania paczek papierosów, które mają identyfikator unikalny od momentu produkcji do momentu ostatecznej sprzedaży. My rzeczywiście tutaj, korzystając jakby z tej konieczności implementacji, próbowaliśmy te elementy też, które tutaj były wskazane, dopisać. Niemniej jednak najprawdopodobniej musimy zdecydowanie podjąć trud opracowania określonej strategii, tak żeby w Polsce również wzorem innych krajów określić rok, ten 2030, to jest najczęściej podawany rzeczywiście i w Finlandii, i w Holandii, i we Francji, w krajach, gdzie rzeczywiście to palenie przynosi równie wysokie żniwo określonych chorób. Dziękuję również za wspomnienie o tych wyrobach e-papierosach i wyrobach innowacyjnych, bo to jest obszar, który bardzo ściśle śledzimy. Jesteśmy również na takiej fali niechlubnej wskazanej przez Światową Organizację Zdrowia, 4 krajów, gdzie najwięcej nastolatków korzystało czy miało kontakt z e-papierosem. Obserwujemy tutaj ten trend. Jeszcze nie jesteśmy na tyle mocni jak amerykańskie właśnie FDA ze stanowiskami takimi, aby wykluczać niektóre te szczególnie smakowe, zapachowe produkty z rynku. Niemniej jednak pewnie, jeżeli już tą strategię dopracujemy i będziemy szli w tym kierunku, to widzę taką możliwość również. Także mimo tych różnych zastrzeżeń mam przyjemność zaprezentować Wysokiej Izbie ten projekt ustawy z prośbą o dalsze procedowanie, tak żeby ten projekt w całości przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Pan marszałek Borusewicz, proszę. Panie ministrze, kiedy nastąpił nastąpiło zatrzymanie spadku palenia tytoniu w Polsce? W którym roku? Czy może pan mi powiedzieć? Bo ostatnie, mówił pan, że ostatnie dwa lata, 18-17 rok. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Dziękuję. Pan senator Czerwiński. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie do pana ministra związane może nie z głównym nurtem tej nowelizacji, ale dla mnie ważnym. Otóż wprowadzacie tutaj państwo pewnego rodzaju zelżenia, czy też odejście od ogólnej zasady, że organy administracji w Polsce urzędują w języku polskim. Jest taka ustawa u nas, która się nazywa ustawą o języku polskim. Artykuł 4 mówi w ten sposób. Język polski jest językiem urzędowym.
konstytucyjnych organów państwa, terenowych organów administracji publicznej, instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych itd. Zaś w tej ustawie państwo dopuszczacie, że dokumentacja, która będzie przesyłana do inspektora do spraw substancji chemicznych, będzie w języku angielskim, chociaż do tej pory była w języku polskim. Nie będzie jej trzeba tłumaczyć i z uzasadnienia, które jest umieszczone, wynika, że to ma być jakoby no, zgodne z praktyką obecną, a po drugie ma to zmniejszyć obciążenia finansowe importerów i producentów zewnętrznych. To dlaczego my się tak bardzo dbamy nie o język polski, a o stan finansowy importerów i zewnętrznych producentów? W tym takim obszarze dość nazwałbym to problematycznym, jeśli chodzi o kwestie moralne. Dlaczego wyłączamy język polski z pewnego, no, robimy wyłom po prostu, jeśli chodzi o kwestię ochrony języka polskiego. Wyłączamy język polski z pewnego obszaru urzędowania organu. Tutaj to dotyczy tego systemu, który tutaj był mówiony. On jest też tak hasłowo nazywany również w naszym resorcie track and trade, czyli system produkcji i handlu tej poszczególnej paczki. On jest w ogóle po angielsku. W związku z tym tutaj za każdym razem należałoby tłumaczyć tysiące stron przy okazji rejestracji. Tutaj, żeby uszczelnić jak gdyby ten element, to po prostu przyjęliśmy, no tak jak w innych krajach Europy, żeby to był jeden język, wybrany został angielski, a nie polski. To oczywiście możemy te rzeczy tłumaczyć, ale wówczas to spadnie na tą instytucję, tego inspektora do spraw chemicznych, całość tego tłumaczenia. Pan pewny, czy na tego dostawcę i producenta i importera? Panie ministrze. To znaczy tutaj importer, jeżeli składa dokumenty w całej Unii, to jest jak gdyby obowiązek języka angielskiego. W związku z tym u nas, gdybyśmy to zostawili, no to nie na niego by spadło, musielibyśmy to jeszcze dodatkowo wprowadzać. No to chcieliśmy tutaj być bardziej jak inne kraje europejskie w tym obszarze, żeby po prostu ujednolicić ten język, bo potem te nasze produkty i tak trzeba byłoby tłumaczyć z polskiego na angielski znowu. Może też nie ma problemu, no to jest rzecz taka wyboru, tak. No. Jest to ten system, który jak gdyby działa w całej Unii Europejskiej w języku angielskim. Proszę panie ministrze, ale nie jestem przekonany, że musimy, czy też powinniśmy maksymalnie ułatwiać życie producentom zewnętrznym, dodatku importerom wyrobów tytoniowych, bo ta ustawa to jest chyba o ochronie zdrowia przed tymi właśnie wyrobami, a nie o ułatwianiu życia producentom. No przepraszam, panie ministrze. Tym bardziej, że mówię, to jest na pewno sprzeczne z ustawą o języku polskim. Państwo w ogóle nie sięgaliście pewnie do tej ustawy. To znaczy tutaj to nie sięgaliśmy, tak? To jest prawda. Natomiast tutaj tak czy inaczej są składane dokumenty w języku angielskim. Także dotyczy to również producentów, którzy produkują papierosy w Polsce. Mamy trzy największe, czy globalne koncerny tutaj u nas produkujące, plus czwarty, który też eksportuje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Przystępujemy.